Cześć, tutaj Denis, witajcie na moim kanale. Zapraszam na szybki unboxing oraz pierwsze wrażenia z Apple Watcha serii 5 w wersji Nike. Rozpakujmy sobie zegarek. Mamy pudełko praktycznie identyczne jak to w modelu 4, z tym, że teraz Apple Watch nazywa się Apple Watch Nike, a nie Nike Plus. Tak jak w poprzednim modelu, to mam pudełko od Apple Watch serii 4, który nazywał się Apple Watch Nike Plus. Nike zrezygnowało chyba już z tego, nie ciśnie już tak z tym plusem i mamy po prostu samo Apple Watch Nike. Z tyłu informacja, jaki to jest Apple Watch, seria 5, aluminiowy kolor srebrny i mamy tutaj zakładkę do pociągnięcia. Zrywamy folię i mamy tak samo jak w serii 4, jeżeli ktoś jest ciekawy, może zobaczyć mój film z unboxingu serii 4. Karton praktycznie tak samo, ciągniemy dwa ucha. Pokazuje nam się nasz Apple Watch oraz grafiki fajne i dwa pudełka, w jednym jest zegarek zafoliowany, tutaj trochę krzywo zalepione, ciekawe, oraz osobne pudełko dla paska, Desert Sand, czyli pustynny piasek z czarnymi dodatkami. Tak samo ciągniemy tasiemkę, mamy instrukcję jak zamontować pasek, tak jak w każdym Apple Watchu, tutaj nic się nie zmieniło. No i mamy sam pasek oraz dwa rozmiary SM, czyli ten mniejszy, ja będę nosił właśnie ten, oraz medium large, czyli większy. Oraz sam pasek, tutaj jest porównanie, mogę porównać od razu do wersji tej platynowej z Apple Watcha serii 4. Wyciągniemy sobie od razu pasek, żeby przygotować go do zamontowania na Apple Watchu. W samym pasku też mamy folię na tej metalowej spince oraz sam napis Apple Watch Nike, który jest napisany na fioletowo. Kolor paska bardzo subtelny. Trochę podobny jak do tej limitowanej edycji Nike Lab, która była praktycznie niedostępna, nie dało się jej kupić, chyba tylko stacjonarnie w Nowym Jorku była dostępna i to w jednym sklepie. Delikatna różnica względem platynowego. Bardzo ładny kolor. I sam zegarek. Oczywiście musimy zdjąć tasiemkę kolejną. I otwiera się to tak jak każdy produkt Apple praktycznie już. I mamy zegarek oraz ulotki. Znowu informacje jak działa zegarek, jak go połączyć z iPhone'em w różnych językach. Oprócz tego oczywiście kabel do ładowania standardowo, USB zwykłe, czyli USB-A, tak na pewno USB-A. I oprócz tego standardowa 5-watowa ładowarka do Apple Watcha, nie jest tak naprawdę potrzebna, mocniejsza tak jak do iPhone'a, więc standardowo 5-watowa, już klasyczna, wszyscy ją znamy. Sam zegarek zapakowany w zamszowe futerko, w zamszowy futerał, napis 44 mm. Identycznie zapakowany jest jak seria 4. No i oczywiście sam zegarek wygląda również identycznie. O, tutaj mamy folię. Folii chyba nie było wcześniej. Nie pamiętam, że była folia na serii 4. Muszę sprawdzić na moim filmie, ale raczej nie było folii na ekranie. Mamy tutaj napis Apple oraz adres firmy w Kalifornii. Ściągnijmy folię. I sam zegarek jest identyczny jak seria 4. Oprócz tego, że mamy wokół korony inne obramowanie, bo teraz jeżeli nie mamy wersji z LTE, to pierścień na koronce jest w kolorze zegarka, czyli tutaj w tym przypadku srebrny, jeżeli miałbym czarny, no to byłby czarny, a poza tym fizycznie zegarek wygląda identycznie. Tutaj mamy oznaczenia Nike Plus jeszcze na serii 4, na nowej mamy już samo Nike bez plusa i oczywiście informacje 44 mm, seria 5, Apple Watch. Włóżmy szybko pasek i włączmy sobie samego watcha. Przyciskiem z boku pojawia się jabłko, zaraz się powinien uruchomić. I mamy informację, aby Apple Watcha przybliżyć do iPhone'a. Pojawia nam się od razu Apple Watch i pytanie, czy chcemy używać go z tym iPhone'em. Parujemy go. Apple Watch został sparowany i możemy go ustawić albo jako nowy Apple Watch, albo otworzyć z backupu. Ja oczywiście otwarzam z backupu, ostatni backup zrobiony dzisiaj, kontynuuj, akceptujemy regulamin, oczywiście włączamy, aby Siri była używana, ustawienia zostaną również pobrane z iPhone'a, tworzymy nowy kod dla Apple Watcha, wpisujemy go na Apple Watchu, krótka informacja o tym, że będziemy dostawać powiadomienia, kiedy będzie dostępne nowe oprogramowanie dla Apple Watcha, kontynuuj, aplikacja Nike Run Club, która jest domyślnie zainstalowana na Apple Watchu z Nike, kontynuuj, Apple Pay, informacja jak wejść w tryb
SOS, informacja o tym, jak zmieniać cyferblaty. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie w ogóle są, no to zrobiłem film o WatchOS 6, gdzie są wszystkie pokazane nowe cyferblaty. No i teraz synchronizacja Apple Watcha. W międzyczasie, kiedy Apple Watch się synchronizuje, mamy informacje, jak używać wyświetlacz, jak używać koronkę, jak używać guzik boczny. Podstawowe informacje, jak używać Apple Watcha, to jest w każdym Apple Watchu, kiedy go kupujemy i kiedy go pierwszy raz konfigurujemy. Zauważyłem też, że odtwarzanie z backupu długo idzie, jeżeli iPhone nie jest blisko Apple Watcha, także jeżeli możecie, to po prostu postawcie iPhone'a przy Apple Watchu i wtedy pójdzie szybciej. Taki mały protip. No i mam informację, że Apple Watch jest gotowy do uruchomienia. Ciśnijmy koronkę, aby go uruchomić. I mieliśmy animację przejścia do cyferblatu. Mamy informację oczywiście o tym, że jeżeli podniesiemy rękę, to możemy od razu mówić do Siri, nie musimy mówić hej, wiecie co? I wystarczy, że tylko podniesiemy rękę i Siri będzie nas już słuchać. I w nowym Apple Watchu mamy zawsze włączony wyświetlacz. Kiedy odwrócimy rękę, to po prostu troszkę się przygasza i nie odświeża się tak często jak normalnie. Teraz jest właśnie wyłączony, powoli obracam rękę, żeby właśnie się nie podświetlił. I tak właśnie wygląda, kiedy jest normalnie byłby wyłączony ekran, to tutaj w serii 5 mamy taki właśnie ekran, czyli tą tarczę troszkę wyciemnioną, tam gdzie jest możliwe, to jest czerń i cały czas jest włączony. Nie widać też sekundnika i kiedy podniesiemy rękę, podświetla nam się tarcza. Kiedy odwrócimy rękę, to lekko przygasa, lecz wciąż jest włączona. Jeszcze krótki luk na opaskę. Pustynny piasek, całkiem fajna. Jeszcze taka szybka informacja, jeżeli mamy odwrócony zegarek i przyjdzie jakieś powiadomienie, to jest ono zamazane, także nikt nam nie odczyta tego niechcący. Jeżeli dostaniemy jakiegoś SMS-a, którego nie chcielibyśmy, aby ktoś zobaczył, to mimo, że go dostaniemy i będziemy mieli, powiedzmy, rękę tak, dopóki nie spojrzymy się na zegarek i nie podświetli nam się to powiadomienie. Będę to testował. Więcej informacji o tej funkcji w pełnej recenzji o Apple Watch serii 5. W Apple Watchu serii 5 mamy też kompas oraz wysokościomierz. Jak widzicie, pokazuje mi tutaj, gdzie jest północ oraz jak wysoko jestem. Jestem na 65 metrach powyżej poziomu morza. Ta bransoletka, którą ja mam z Apple Watchem, nie jest standardowo dostępna z tą srebrną kopertą, jest dostępna tylko z czarną kopertą, ale od Apple Watcha serii 5 na stronie Apple mamy Apple Watch Studio, gdzie możemy dobrać sobie dowolny pasek do dowolnej koperty, więc możemy zamówić sobie od razu z tym paskiem, który chcemy. Wcześniej nie wszystkie koperty miały dostępność wszystkich pasków, na przykład srebrne były dostępne z jasnymi kolorami, a ciemne z ciemnymi lub odwrotnie, a teraz możemy dowolnie do koperty wybrać sobie dowolny pasek i jest to przysyłane do nas w komplecie, bo i tak przecież Apple Watch oraz pasek są w osobnych pudełkach spięte w jeszcze jeden kartonik, w ten właśnie, który widzieliście wcześniej na filmach. To tyle, jeżeli chodzi o unboxing oraz pierwsze wrażenia z Apple Watcha z serii 5. Założyłem go już na rękę, także teraz będę go testował i niedługo na kanale pojawi się pełna recenzja, także jeżeli jesteście nowi na kanale, to koniecznie zostawcie suba, zadzwonkujcie kanał, zostańcie na dłużej. Z kolei, jeżeli podobał Wam się ten film, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, to bardzo pomaga na kanale. Na moim kanale znajdziecie również unboxing oraz pierwsze wrażenia z iPhone'a 11 Pro, a niedługo również pełną recenzję tego telefonu. Dodatkowo zainstalowałem właśnie macOS Catalina i będę niedługo robił przegląd najważniejszych funkcji w tej wersji systemu. Na kanale znajdziecie również przegląd nowości w iOS oraz iPadOS 13 oraz WatchOS 6. Tymczasem w tym filmie to już wszystko. Do zobaczenia w następnym. Dzięki, hej!